Dzień doberek, moi państwo. Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Będzie to pierwszy odcinek z serii Oceancraft. Niestety materiał, że tak powiem, średnio mi wyszedł, więc obejrzycie timelapse z moim komentarzem. Po prostu inaczej wyszło audio z innym tempem i inaczej obraz, więc dogrywam to audio osobno, a wy obejrzycie sobie mniej więcej 10-minutowy odcinek, gdzie opowiem, co robiłem. Tak, tutaj się witam z wami bardzo serdecznie. Niestety nie mogę zrobić tego na żywo, wam puścić, tylko właśnie w ten sposób. Prezentuję ten mały domek. Będę grał na mapie od youtubera Roxa MB, przygotował specjalnie ją pod serię i zaproponował właśnie nazwę Oceancraft. To ja mówię, no co, biorę się do roboty. Tak, teraz ubiorę się w zbroję i wypływam. No, pokazuję, że niestety zakrywa mi oczy ta żółwia skorupa. Będę musiał zmienić przez to swojego skina. Tak, tutaj narzędzia wypadają poza domkiem też z tych rameczek, więc trzeba na to uważać. Wyczyściłem pogodę i bierzemy się tak naprawdę za robotę. Pierwszy statek opuszczony. Wpływamy do środka i zbieramy bardzo cenne przedmioty, jakimi są sadzonki oczywiście. Niestety te sadzonki nic nam nie dadzą z tego powodu, że na razie nie mamy dirta. Jak tutaj sobie to rozkopiemy i zbieramy także następne drogocenne przedmioty. Oczywiście te skrzynki zostały spenetrowane przez Roxa, podmienione. Dlatego tam w ogóle się znalazły sadzonki, bo jest na to bardzo, bardzo mała szansa, aby właśnie w tym w takim statku znalazły się sadzonki. Jest to świat wygenerowany w typie Buffet, cały w koralowcu. Jak zapewne już teraz możecie zobaczyć, że płynę i płynę i z koralowca wypłynąć nie mogę. Następny wrak statku. Tak, i następne przedmioty. Wydaje mi się, że tutaj już Rox nie był. Jesteście w stanie na pewno zobaczyć, jakie tu są przedmioty. I tam były książki i papier, a tutaj tylko jakieś żelazo i szmaragdy. Więc może tak daleko, aż nie wypływał Rox. Ale ten najbliżej oczywiście był w tamtym, co jest najbliżej statku. Tak, tutaj pokazuję, że mam załadowane najnowsze tekstury od Mojangu. Przygotowane właśnie dla tych najnowszych wersji. Tutaj oczywiście nam się burza robi. Jeżeli będzie taka potrzeba, to w następnych odcinkach, które już nie będą takimi właśnie... nie będą już... timelapsami. Tak, nie będą timelapsami. To oczywiście... Tak, ten... Tutaj poszedłem do kopalni, zrobiłem tam już wcześniej sztabki żelaza i wziąłem się za kopanie. Chciałem znaleźć jakieś diamenty, a czy to mi się uda? To zobaczycie za chwilę. No, kopiemy się w dół. Chciałem się na początek do bedrocka dokopać, bo może bym akurat w normalnym świecie to by był pech. Ale tutaj oczywiście byłoby to wielkie szczęście dla mnie, gdyby znaleźć dirt po drodze. Najzwyczajniejszy w świecie. No, tutaj także nie mogłem zastosować sztuczki z pochodnią, dlatego że po prostu tej pochodni nie posiadałem. Tak, mam nadzieję, że ten odcinek się mimo wszystko dobrze przyjmie. Mimo że nie jest to może najlepsza produkcja na całym YouTubie. Ale mam nadzieję, że zrozumiecie. Tutaj kopiemy się w dół i w dół i w dół. Na szczęście zresztą na szczęście. To nie ma różnicy zupełnie.
czy znajdujemy w tym momencie żelazo, ponieważ żelaza mamy już ze skrzynek trochę. A zresztą mamy już żelazny kilo w ręce, który powoli się kończy. Tak, widzimy bedrock i idziemy pod górę na poziom 11, aby szukać diamentów. Kilof już powoli się kończy. Kopu, kopu, kopu. Tak. W tej serii będziemy robić najróżniejsze rzeczy. Dziękuję bardzo Roxowi, że taką mapę przygotował dla ogółu społeczeństwa minecraftowego. Oczywiście wyślę mu link do tego filmu i będzie mi bardzo miło, jak zostawisz komentarz jakiś. No. Tutaj redstone. Może będziemy budować jakieś mechanizmy w tej serii, nie mam pojęcia. To zobaczymy w przyszłości. A kończy nam się tutaj kilof, jak zapewne możecie zauważyć. Więc idziemy sobie zrobić nowy. Do góry, do góry, do góry. Cały czas do góry. O, jesteśmy. Tutaj sobie oczywiście przepalimy żelazo. I nie mamy, się okazuje, jedzenia. Nie wiem, czy... No i drewna też nie mamy, tak właściwie. Więc zbieram dwa kawałki drewna na patyki. Tego oczywiście wodorostów. Są one bardzo przydatne w tym świecie. Rozsadzam, ponieważ może nie wiedzieliście, że w rafie koralowej nie ma wodorostów. A to oznacza, że nie jestem w stanie, jeżeli te wszystkie wodorosty bym stracił, sześciutkie, które tam miałem, to po prostu nie byłbym w stanie ich zdobyć. Tam sprawdzałem, czy redstone może być kładzony pod wodą, bo takie info miałem, że teraz już redstone może być pod wodą. Jednakże ktoś mnie wprowadził w błąd, tak jak pewnie zauważyliście. Tak, szybciutko zjadłem. I poszedłem polować na rybę, a się okazało, że oprócz tej jednej rozdymki, która tam gdzieś pływała, tak naprawdę żadnej innej ryby nie znalazłem. I zresztą tej rozdymki teraz też nie mogę znaleźć. Takie też trochę biednie. No. No i tutaj pokazuję, że fajnie było, gdyby tak się w Minecrafcie dało powiesić. O, w tym momencie. O. Za ten. Za głowę. Zjadam resztę jedzonka. No i pokazuje też, że nie ma dirta na tym świecie. Więc nie jestem w stanie zasadzić ani nasion, ani nie jestem w stanie drzewek zasadzić. Tak, tutaj miałem zamiar posortować itemy, ale chyba jednak zmieniłem wtedy zdanie. Tak, tutaj musiałem zrobić cięcie i postanowiłem właśnie zbudować platformę. Taką o. Tutaj kopię, kopię, kopię. I znalazłem buga, zobaczcie, w tym miejscu właśnie. O, i zacząłem się topić. Więc co postanowiłem zrobić z tymi wszystkimi temami w ekwipunku? Zresztą i tak bym się w tym domku zrespił, więc miałbym niedaleko. Chciałem sobie zasiać nasionka, ale co stwierdziłem? Aha, nie mam dirta. No, no więc... no więc... Nie wiedziałem, co zrobić. Przez przypadek wyrzuciłem sadzonkę, jednak już ją zebrałem. Pewnie wy też nie zauważyliście, ja wtedy też nie zauważyłem, że ją zebrałem, ale za chwilę, jak otworzę inwentory, to tam po prostu ta sadzonka właśnie będzie. Tutaj ten samorodek złota, którego wyrzuciłem tym razem specjalnie. Tak. O, i teraz mamy po lewej stronie tą sadzonkę, chyba na nim nawet wskazałem. Tak, przepalam wodorosty, ponieważ jestem trochę głodny, a mam przede wszystkim mało życia. I najpierw odkładam. No, i tutaj mam posortowane, że w jednym mam rzeczy z kopalni, w drugim rzeczy ważne, a w trzecim rzeczy inne. Tak sobie na szybciocha posortowałem. I tutaj pokazuje buga. Widzicie, w tych miejscach jest po prostu ciemno, tak jakby była noc, a w rzeczywistości nie jest noc.
Tak, no albo to jest bug, albo tak po prostu miało być, bo nie jestem w wodzie na przykład, to mam słabe widzenie w wodzie. Nie mam pojęcia, że tak powinno być, czy nie powinno. Jak ktoś się zna, to niech napisze. Tak, i jak widzicie, bardzo szybko po wodorostach spada pasek głodu. Bardzo szybko. Tak, tutaj się z wami żegnam. Żegnam się z wami, papa. Tak. No i teraz ja także ogólnie tym filmem całym się z wami żegnam. Bardzo mi miło, że go oglądaliście, mimo że nie wyszedł on jakoś super. Naprawdę serduszko dla was, że postanowiliście go obejrzeć. A ja co? A ja lecę ten dźwięk, który teraz nagrałem, wrzucić pod nagranie i wam wyrenderować i wam wyuploadować ten jakoś 10, może 12-minutowy odcinek, abyście go mieli. I pozdrawiam całą siódmą.